Luckily, everybody bought that Frank was dead and that I had disposed of his body. So Frank's funeral took place without Frank. The Mafia has a habit of organizing grand funerals for important people, where they forget the unfinished business they have with each other, or with the dead. The deceased are only shown in a good light. It's the principle of every gangster, at least at a funeral. So it happened that not only Salieri and our people made long speeches about their best friend Frank, but even Morello and other gangsters. Morello and Salieri cried on each other's shoulders. It didn't seem like they had been at each other's throats only the day before. Frank would have been spinning in his grave had he actually been dead. I guess everything turned out pretty well, only I had to think up something about Frank's family. Salieri, of course, wanted to help out his best friend's poor widow till the end of her days. I couldn't let him know that they were really resting comfortably in Europe at that moment. Tommy, it seems our problems aren't over. The prosecutor who nearly got Frank against us is digging up more dirt, and I've heard he even has witnesses. It looks like that counselor whose son you shot is sorely craving revenge. The prosecutor is a good friend of his, and if we don't nip it in the bud, they'll make big problems for us. That doesn't sound too good. What's even worse is that guy doesn't trust anyone. He has all the evidence against us in a safe at his villa. Sam and Paulie are taking care of the witnesses right now as we speak. And you've got to get that evidence, Tom. How will we get to it? Well, today we have an excellent opportunity. Mr. Prosecutor has decided to go to the theater, and nobody else will be home. That is, nobody apart from the home security, of course. But his study will be empty. His villa is in the millionaire's quarter. Mr. Prosecutor isn't exactly a poor boy. Thanks, Luigi. Your only concern is how to get in. But there'll be guards around the villa. Once inside, you should be fine. The villa will be empty. The prosecutor's office is on the first floor, and there should be a safe in the wall. For that, you'll have Salvatore with you. That's a guy who manages to open every safe in America. Once you've got all the evidence, leave before the prosecutor arrives back home. Okay, boss. Where can I find this Salvatore? He'll be waiting for you down in Hoboken on the corner next to the stadium, so you can pick him up on the way there. I don't have to tell you how important this job is to us, Tommy. Buona fortuna. I'll do my best, boss. And Tommy, if you happen to bump into the prosecutor, don't kill him, no matter what. It'll just bring us more problems. You can depend on it, boss. Okej, okay, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Mafii. Troszkę nam tutaj ten wstęp się przedłużył, ponad 3 minuty. Ba, 4. Ale dobra, najpierw skoczmy sobie. Właśnie, raczej nie skoczymy, a sprawdzić można, czy broń jakaś, bo w sumie jakiś kijaszek by się przydał. Good evening, Vincenzo. O, witaj. Co tam dla mnie masz? Tonight I'm doing a little burglary, so I need something for a quiet little job. Tommy, a good old bat would do the trick. When you hit someone over the head from behind, they should be out cold for a while. To be on the safe side, take this here Colt 1911, too. I'll keep my fingers crossed, Tommy. Thanks, Vincenzo. Trzymaj kciuki, żebym nie użył tego Colta. Nie zamknę ci drzwi. Szkoda czasu. Sam sobie zamkniesz. Tommy? Okej, okay, czyli możemy wziąć samochód hey, byle jaki. Tom! Co? Chcesz coś? What do you need? Nie. No dobra, jeśli ty mi nic nie dajesz, to ja biorę coś, czym mogę tam się szybko dostać. Niech będzie to. I jedziemy tam koło stadionu. Trochę tu ciasno, ale jakoś wyrobimy.
No dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Co się stało z życiem? To wyjaśnię wam tylko tak, że... No, napatoczyło się kilka samochodów na zakręcie. I tyle wam chyba powinno wystarczyć wyjaśnień. Evening, Chief. Let's get moving. Great. So where are we going? So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, Chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so a fella has to keep up with the times. Some of the safes around these days are pretty tricky. Okay, we're here. To idziemy w takim razie. Wujka Kijaszka. Wyciągnę. O, panie, otwórz to. Can you open it, Salvatore? I'll try, Chief. There you go, Chief. Dzięki bardzo. Be quiet and do exactly what I tell you. Tak więc chodź tutaj. Wait here. I zaczekaj. Okej, może nie. Follow me. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okej, okay, weźmy strzelbę. Gdzie ta strzelba? Nie widzę jej. Wait here, follow me. No nic, nie ma strzelby. Tam jest dwóch kolesi. Może ich pominimy na chwilę obecną. Tu nikogo nie ma. To jest jeden. Chodź tutaj. Kocnij sobie i tu zaczekaj. A ja muszę obadać. Tu do tego pana musimy iść tędy. No powiem wam, niezła skradaninka. Troszkę nam się tu szykuje. Tu nikogo nie widzę. Tam łazi jeden, nieważne. Dobra. Nikogo tu nie ma. Idziemy. Chciałem go zajść, jasne. Sam bym się zaszedł. Okej, teraz strzelba jest. Ale nie mogę jej podnieść. No dobra, weźmy strzelbę. Chwilę. Na razie. Tam łazi koleś. Jestem ciekaw, czy on przyjdzie tutaj. Jeśli tak, to ja będę zadowolony. Tylko, że jak się zatrzyma i się obróci w naszą stronę. Okej, okay, czyli on tam zawraca. Weźmy strzelbę. Musimy zajść tędy. Pamiętając, że przy tamtej fontannie siedzi dwóch. Więc na to trzeba uważać. Nie wiem, czy ja mam kija w łapie? Mam. Okej.
Czyżby on zmienił trasę? Ej, no ziomek, to nie jest miłe. Skoro ja się tak tutaj na ciebie ładnie czaję. Gdzie on polazł? W ogóle stało się coś dziwnego. Mamy i strzelbę, i strzelbę, i baseballa. No i oczywiście Colta. No ale okej, no i co on robi? Tam sobie pójdzie. No i wraca. Okay, jak widzicie, zrobiłem małe porządki. Tak, na wszelki wypadek. Jak widzicie, straciłem HP. Mam nadzieję, że tak czy siak zwróci mi się je. Mi się je. Co znaczy? Że mi się zwróci te HP. Ten, nie wiem, gdzieś ta jego strzelba wyparowała. Follow me. To chodź. Tam w ogóle jakaś sprzątaczka łaziła. I tak, specjalnie przyspieszyłem wam, żeby tutaj, nie, te, wiecie, trochę to trwało. Musiałem wykminić, co gdzie jest, gdzie łażą i w ogóle. Tak więc, tak czy siak, idziemy najpierw tutaj. Muszę obczaić, co i jak. Dobra. Wiem, że on za mną chodzi, że w ogóle tam było wejście itp. itd. Tu też jest wejście jakieś. Can you open it, Salvatore? I'll try, chief. No to otwieraj. W sumie tędy jeszcze nigdy chyba nie wchodziłem. Mamy bodajże trzy wejścia. Tamto koło basenu, te główne i tutaj te boczne. Już? There you go, chief. No można i tak. Musimy iść na piętro. Zacznijmy od tego. Chyba w domu nikogo nie będzie. Chyba nie znaczy, że na pewno oczywiście. No dobra. Jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. Tylko teraz, proszę państwa, które drzwi? Hello, darling. Did you have a good day today? To nie tutaj. A tak coś mi się zdawało, że raczej światła tam nie powinno być. Wait here. Follow me. Yeah. To chyba tutaj, tak, jest safe. Ale przydałoby mi się HP, nie sądzicie? Jest łazienka, ale apteczki nie ma, przesuń się. Tutaj też nie ma HP. Oraz tutaj jakieś zejście mamy. Tutaj mamy jakąś jadalnię, kuchnię. Dzień dobry. Nieźle mnie pani wystraszyła. Okay,
dobrze, że misja nie jest na czas. Problem jest taki, czy nie ma naprawdę tutaj nigdzie HP? Pełno zegarów. Dom będzie rozświetlony jak nigdy. Zamknięte, tu otwarte i... Oczywiście nie ma HP, no trudno. Mówi się trudno. Tędy przyszliśmy. Czy możesz mnie przepuścić? Dziękuję bardzo. Idziemy na górę. Tak, tutaj nic nie było. Tak więc Salvatore, czyń swą powinność. So show me what you can do, Salvatore. Okay, chief. Troszkę mu to schodzi, no ale co się dziwić, w końcu to jest safe, tak? Aha, i mamy towarzystwo. Christ. It looks like we better get out fast, Salvatore. Got it, chief. Piece of cake. Hello, darling. Did you have a good day today? Tutaj oczywiście, żebyśmy tak wyszli tylnym wyjściem, Salvatore, co? Ciekawe, czy damy radę. Ktoś tu zgasił światło. Zamkniemy drzwi. Wait here. Follow me. Dobra, za mną, tylko... Nie chcę jakoś ekspresowo umrzeć. Dlatego też się czaimy. No to mamy przechlapane. I to bardzo. Dobra. Załatwiony. Domyślam się, że jest ich więcej, co mnie smuci. Kurt! There's a burglar here. He wanna kill me. He wanna kill me. Nie chcę nikogo zabić. Chcę stąd tylko uciec. Oczywiście pół straży wybiłem. Zacznijmy od tego. Tylko gdzie jest samochód? Ej, ludzie. Tu powinien być samochód, taki bielutki, ładny samochodzik. Może tam stoi. Gdzieś. Okej. Nie ma samochodu. Chyba, że w garażu? Nic nie możemy tu zrobić. No dobra, no to... Nic. Biegniemy. Z buta. Mi się wydaje, że tu powinien być samochód. Ale dobra i to. Drop me off at home. I live across the street at the stadium, a little ways from where you picked me up. Spoko, tylko trzymaj kciuki, żeby tam był samochód i nie wiem, czy wzięliście takiego fajnego buga. Okej. Nic nie trzymamy w dłoniach.
i jest nasza bryczka. Dobra, to ja go odwiozę i gdzieś tam po drodze pewnie się spotkamy. Here's where I live. Thanks a lot. Ja dzięki za otwarcie sejfu. I hope it'll be a little cooler next time. Today I almost crapped in my pants. I hope so too. Get some shut eye. No i dobra, my musimy tylko wrócić do baru. Tak więc w tym momencie dzięki wam za uwagę. Ja sobie za chwilkę dojadę. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.